Przed paroma miesiącami Kuba Wojewódzki najpierw odciął się od swojego wspólnika i trzech współprowadzonych restauracji, czyli Niewinnych Czarodziejów 2.0, a następnie w Gdyni otworzył nowy lokal z innym wspólnikiem, który nazwał Niewinni Czarodzieje 3.0. Czym nowa restauracja różni się od starych, co można w niej zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile kosztuje? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku udamy się do Gdyni i odwiedzimy restaurację Kuby Wojewódzkiego. Tak, to jest kolejna knajpa polskiego celebryty, ale różni się ona mocno od tych w Warszawie, o których już na kanale opowiadaliśmy. Zacznijmy od tego, że od Niewinnych Czarodziejów 2.0, czyli od dwóch restauracji w Warszawie i od jednej restauracji we Wrocławiu, Kuba Wojewódzki jakiś czas temu się odciął. Wszystkie te trzy restauracje Wojewódzki otwierał z Józefem Krawczykiem, restauratorem, który w branży gastronomicznej działa już od 25 lat. No i nagle, bez podania w zasadzie jakiejś głębszej przyczyny, Kuba Wojewódzki napisał na Instagramie, że już kończy współpracę z tą siecią, kończy współpracę ze swoim wspólnikiem, co myślę troszkę wszystkich zdziwiło, no bo jednak te lokale bazowały na tym, że ich współwłaścicielem jest Kuba Wojewódzki. Dla przykładu, dla tych, co nie pamiętają, w lokalu przy Złotej 44 gości wita i na gości spogląda wielka, ogromna twarz Wojewódzkiego. Co ciekawe, Niewinni Czarodzieje 2.0 działają dalej, że już oczywiście bez samego celebryty, ale gwiazdor TVN-u nie porzucił branży gastronomicznej i w Gdyni z innym wspólnikiem otworzył Niewinnych Czarodziejów 3.0. Tym razem wspólnikiem Wojewódzkiego jest Dawid Kwidziński, a restauracja mieści się w gdyńskim centrum filmowym przy Placu Grunwaldzkim, także okolica jest naprawdę wspaniała, no i z miejsca nowa restauracja Wojewódzkiego wzbudziła spore zainteresowanie. Pytanie brzmi, czy to zainteresowanie wynika z czegoś więcej poza tą celebrycką otoczką, a poza tym trzeba się zastanowić, czym Niewinni Czarodzieje 3.0 różnią się od Niewinnych Czarodziejów 2.0. Tyle słowem wstępu, zapraszam do oglądania. Jesteśmy już na miejscu, złożyliśmy zamówienie i to, co pierwsze rzuca się w oczy, to to, że jest ten lokal dużo skromniejszy niż oba lokale Niewinni Czarodzieje 2.0, w których byliśmy. Jest mniejsza przestrzeń, nie ma wielkiej fotografii Kuby Wojewódzkiego na całą ścianę. Jest tak, powiedzmy, przystępnie. Też jest, są takie skórzane jakieś kanapy i tak dalej, metalowe krzesła, ale ten lokal, no, wydaje się dużo, dużo skromniejszy i chyba tutaj bardziej stawiają na koktajle, stałe menu koktajli autorskich. My dzisiaj koktajli nie możemy wypić, ponieważ przyjechaliśmy tutaj samochodem. A Sonia jest tuż po chorobie, także jesteśmy odpowiedzialni i po prostu alkoholu nie pijemy. Wrócimy może tutaj kiedyś, jak będzie smacznie, i spróbujemy sobie jakieś koktajli. Złożyliśmy zamówienie, w menu mamy takie dania nawiązujące dość mocno do kuchni azjatyckich, choć to są raczej takie autorskie interpretacje przepisów azjatyckich, czy w zasadzie wykorzystanie azjatyckich składników do jakichś hot dogów, tatarów i tak dalej. Będą jakieś zupki, będzie jakiś hot dog, jakieś przystawki. No, całe menu nie jest jakoś mocno rozbudowane i jest skrojone tak, żeby, myślę, każdy znalazł coś dla siebie, zwłaszcza jeśli lubi takie azjatyckie smaczki. No, zobaczymy, jak to będzie smakowało. Są już nasze pierwsze dania. Pierwsze pochodzi z sekcji menu, która nazywa się Podziel się. Jest to sekcja z takimi przystawkami bardziej do piwa. Mamy kalmary. Kalmary w cieście, ale nie w formie krążków, tylko w formie takich zawijasów. No, rzadko się z czymś takim spotykam. Ta panierka też jest troszkę inna niż zazwyczaj w jakimś takim frito misto. Jest ona troszkę przyprawiona chili. Do tego mamy sos spicy mayo, czyli ostry majonez. No i chipsy krewetkowe. Fajna rzecz, jeśli przechodzimy właśnie większą gronem, możemy sobie zamówić różne tego typu przystawki. Są jeszcze frytki, fasolka z pastą miso, boczniaki w panko, czy chrupiąca wieprzowina. To pewnie będzie taka suszona wieprzowina z dodatkami. Zamówiłem kalmary, bo wiedziałem, że no, kalmary będą na pewno dobre, będą smaczne. I nie pomyliłem się. Trochę zaskoczyła mnie forma podania, ale generalnie są spoko. Ale jeszcze lepsza jest przystawka, którą wybrała Sonia. Jest to tataki z tuńczyka, czyli tuńczyk delikatnie obsmażony, w środku jest surowy, z wierzchu jest lekko przypieczony. No i do tego mamy masę dodatków. Mamy awokado, mamy sos sezamowy, kolendrę, wakame, sałatę, granat, pyłek z orzeszków. No i najdziwniejszy dodatek, czyli sorbet. Sorbet mango, ale nie jakiś taki bardzo słodki.
O dziwo, pasuje to super do tuńczyka, do awokado, no, do wszystkich tych dodatków. No i wprowadza takie zaskoczenie w postaci czegoś mroźnego, czegoś naprawdę zimnego. Kurczę, no nie spodziewałem się tego, nie ma tego w menu napisane, że jest sorbet mango. Pewnie po to, by nie przestraszyć gości. No wy teraz to widzicie, ale nie bójcie się tego. Ten tuńczyk jest niesamowity, ze wszystkimi dodatkami komponuje się świetnie. Z chęcią bym na tego tuńczyka tutaj wrócił. Patrzcie, jaki piękny. Poza to taki z tuńczyka w przystawkach są jeszcze frytki z szepaną wołowiną, krewetki z chili oraz tatar wołowy, ale też z takim azjatyckim sznytem, bo jest sos sojowy, togarashi, jakieś marynowane grzybki. Może kiedyś na to wrócimy. Póki co naprawdę mocno polecamy tataki z tuńczyka. Mamy zupki. Obie są, tak jak tutaj wszystko w menu, troszkę azjatyckie. Tutaj mam tajską zupę rybną. A tutaj mam bulion z kaczki, z pieczonej kaczki, też inspirowany, myślę, tajską zupą z kaczki. Tajska zupa rybna jest na bulionie rybnym, ale ryby w środku nie znajdziecie. Są za to krewetki oraz małże, kapusta, kolendra z domieszką mleczka kokosowego. Bardzo dobra, rozgrzewająca, lekko pikantna zupa o wyraźnym takim rybnym, morskim posmaku, ale też nie jakimś super przesadzonym. Chodzi super, rozgrzewa, smakuje naprawdę dobrze i bardzo jest aromatyczna. A druga zupa to jest zupa z kaczki, na pieczonej kaczce, ale z dodatkiem mostka wołowego. O, tutaj. Do tego mamy pak choi, mamy też kolendrę, mamy trochę chili, mamy pieczary. Ta zupka jest o wiele bardziej mięsna. Czuć od razu, jak spróbowałem jej tuż po zupie rybnej, no to czuć od razu, że to jest taki mocny, mięsny bulion. Często jak się je tajską zupę z kaczki, to ona jest taka słodkawa. Czasem aż do przesady w niektórych restauracjach tajskich w Polsce. Tutaj tej takiej słodyczy aż tak wyraźniej nie ma, co mnie cieszy. Z drugiej strony, no to nie jest nazwane tajską zupą z kaczki, tylko po prostu bulion z pieczonej kaczki. Ja czuję tę inspirację, ale to nie jest odwzorowanie jeden do jednego tajskiego przepisu. Bardzo dobry jest ten mostek wołowy, taka pieczeń. I całość ponownie jest lekko pikantna, bardzo rozgrzewająca na taką pogodę w Gdyni, jaką mamy teraz, czyli jest niby ciepło, ale wiecznie. Super sprawa. Też nie spodziewałem się, że jak tutaj przyjedziemy, to zamówimy zupkę, ale jak tylko zobaczyliśmy obie te zupy w ofercie, to stwierdziliśmy, to jest to, bierzemy. No i okazało się to naprawdę dobrym wyborem. Mamy bułę, mamy hot doga z krewetkami. Są w ofercie, słuchajcie, 4 hot dogi. To rzecz niespotykana, bo zazwyczaj hot dogów w knajpach nie ma. Jeden jest z kiełbaską, jeden jest z krewetkami, jeden jest z szarpaną wołowiną, a jeden jest z boczniakiem. Do tego z buł jest jeszcze burger wołowy. Ja stwierdziłem, że no jestem ciekawy tych hot dogów. Pani zaproponowała tego z krewetką i stwierdziłem, że wchodzę w to. Poza krewetkami panierowanymi są jeszcze marynowane cebulki, jest kolendra, sałata, sezam, widzę wakame, szczypiorek i grzybki shimeji, czy shimeji. Piszcie w komentarzach, bo ja w sumie nigdy nie wiem. No jest taka buła, taka spieczona trochę. Myślę, że będzie najsłabszym elementem tego. Zjadłem już jakieś pół hot doga i muszę przyznać, że tutaj ten smak jest określony, zdominowany moim zdaniem przez wakame, które jest dość wyraziste, takie charakterystyczne i jest go tutaj naprawdę sporo, choć wcale tego nie widać. Pod krewetką się czai. Krewetki dobre, sprężyste, lekko tłustawe, no bo były smażone na tłuszczu. No i jakbym miał powiedzieć, to jest taki trochę japoński hot dog, w sensie no wakame, jakaś marynowana czerwona cebulka, trochę szczypiorku, te grzybki, no to się kojarzy tam troszeczkę z kuchnią japońską. Całkiem dobre, aczkolwiek z tych wszystkich rzeczy, których próbowaliśmy, no może poza tymi kalmarami, no to najmniej mi smakuje. Jeśli lubicie krewetki i wakame, to polecam, spróbujcie sobie. Jeśli nie, no to myślę, że w menu znajdą się też ciekawsze, smaczniejsze być może rzeczy. My jeszcze czekamy na jedno danie, a hot dogowi dziękujemy. Tutaj do hot doga dostaliśmy też chipsy krewetkowe znane z kalmarów oraz sos. Sos jest różowy, wygląda jak jogurt truskawkowy Jogobelli, ale jest to sos czosnkowy, taki majonez czosnkowy, który po prostu został pewnie czymś zabarwiony, jakimś naturalnym barwnikiem. Taki bajer. Jako danie główne zamówiliśmy sobie aromatyczną kaczkę. Jest to danie inspirowane kaczką po pekińsku, słynną kaczką po pekińsku. Nie jest tak nazwane, co mnie bardzo cieszy. Kaczka po pekińsku to jest też specyficzny sposób przygotowania tej kaczki i tutaj pewnie tego nie robią. Mamy więc pierś z kaczki. W środku jest soczysta, z wierzchu ma taką lekko chrupiącą skórkę. Jest ona obsypana sezamem, chili, kolendrą oraz oblana takim sosem śliwkowym. Do tego mamy ogórki, mamy szczypiorek, mamy też sos śliwkowy i jakieś warzywka i ten sos
czosnkowy, który mieliśmy do hot doga. Tego rodzaju kaczkę się najlepiej w taki sposób, że bierze się placek. Placki przygotowywane są na parze w takim oto naczyniu. Tam znajduje się 6 takich placuszków. No i na placuszek kładziemy ogórka, wrzucamy kaczuchę, jedną lub dwie, jak tam chcecie. Do tego szczypiorek. Najczęściej ten szczypiorek nie jest w takiej formie, tylko jest w takiej formie takich słupków bardziej, nie? No i smarujemy tym sosem śliwkowym, który jest naprawdę słodki. No i jemy w ten sposób. Jest to naprawdę bardzo smaczne, choć trzeba lubić takie połączenie mięsa z intensywnie słodkim sosem. Moim zdaniem to lepszy wybór niż ten hot dog z krewetkami na 100%, choć jest to też dla mnie chyba większe, chyba bardziej sycące, no i niestety droższe, ale o cenach powiemy później. Oprócz tego w daniach głównych jest jeszcze sałata z kozim serem, polędwica z dorsza oraz makaron soba z boczkiem. Ta polędwica z dorsza też jest w takim stylu bardziej azjatyckim. Wracam do kaczki, a jeszcze się spotkamy przy deserze. Na deser zamówiliśmy mus z mlecznej czekolady, który wizualnie przypominał gałki lodów czekoladowych. Miał on aksamitną konsystencję i był dość słodki, ale dobrze kontrastował z nim podany wraz z tym musem kwaśny sos z marakui. Zacznijmy od różnic między nową restauracją wojewódzkiego a starymi lokalami. Jak już wspomniałem podczas wizyty, przestrzeń jest mniejsza, jest taka przystępniejsza, co przekłada też się na skromniejszą kartę dań, choć z tego co usłyszeliśmy, będzie ona w przyszłości rozbudowywana, zwłaszcza o pozycje wegetariańskie, których obecnie w menu jest naprawdę niewiele. Jeśli już przy daniach jesteśmy, no to muszę powiedzieć, że mi w Niewinnych Czarodziejach 3.0 smakowało chyba bardziej niż w Niewinnych Czarodziejach 2.0. I tutaj porównuję z wizytą przy Złotej 44, której byłem naprawdę zadowolony, bo z wizyty w elektrowni po Wiśle, tej pierwszej naszej wizyty u wojewódzkiego, zadowolony nie byłem w ogóle. Najbardziej smakowało nam tataki z tuńczyka, raz, że świetnie przygotowane, dwa, że no super produkt, bardzo dobrej jakości tuńczyk, no a trzy, że był też ten element zaskoczenia, że to było ciekawie skomponowane, no i po prostu zaskakujące. Najgorszy z tego wszystkiego był chyba hot dog, choć smakował całkiem nieźle, no to raczej bym go drugi raz nie zamówił, przynajmniej jeśli chodzi o tą wersję z krewetkami, której próbowałem, no bo ta opcja z szarpaną wieprzowiną albo szarpaną wołowiną, już nie pamiętam, brzmi bardzo intrygująco i interesująco i myślę, że bardziej trafiłaby w moje gusta. Cieszę się, że poza tym wszystkie te dania trzymały naprawdę fajny poziom i trudno było się do nich jakoś tak mocniej przyczepić, choć naturalnie wydaje mi się, że z niektórych potraw można by wyciągnąć jednak ciut więcej. Można powiedzieć, że całe menu ułożono tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, a jednocześnie trudno nie zauważyć, że te propozycje są w trendzie, to są takie propozycje, które są teraz modne i których ludzie szukają w restauracjach. Nie jestem jakimś ekspertem od gastronomii w Gdyni, no byłem parę razy, jadłem w kilkunastu miejscach i wydaje mi się, że nie ma wielu podobnych miejsc w tym mieście. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to Neon Street Food Bar, gdzie też jest taka kuchnia azjatycka w autorskim wydaniu, ale jednak tam kładzie się większy nacisk na autentyczność propozycji. No i tak samo jak w Niewinnych Czarodziejach też jest spora karta autorskich koktajli. W Neonie byłem wprawdzie dość dawno, ale gdybym miał dzisiaj zdecydować, gdzie spędzić wieczór, to raczej właśnie postawiłbym na Neon. Ale jeśli po prostu lubicie takie klimaty i macie czas, żeby odwiedzić oba te miejsca, no to śmiało polecam. Myślę, że i w jednym i w drugim spędzicie miło czas i zjecie coś naprawdę smacznego. No i to na co najbardziej czekacie, czyli przechodzimy do cen. Od razu zdradzę, że w Niewinnych Czarodziejach 3.0 jest ciut taniej niż w Niewinnych Czarodziejach 2.0. Jak to się dokładnie przedstawia? Za kalmary zapłacicie 24 zł, za tataki z tuńczyka 45 zł, tajska zupa rybna kosztuje 24 zł, bulion z pieczonej kaczki 18 zł, hot dog z krewetkami 35 zł, aromatyczna kaczka 47 zł, a mus czekoladowy 20 zł. Dalej nie jest może tanio, ale jest zdecydowanie taniej niż w Niewinnych Czarodziejach 2.0. Jeszcze taka ważna informacja, w menu nie znajdziecie nic droższego niż 50 zł. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Może już byliście w Niewinnych Czarodziejach 3.0? Jeśli tak, no to piszcie, jak wam smakowało, co jedliście, co piliście i jak wam tam minął czas. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!